Piotr Dudek, magazyn Do Kosza, kanał Dudek TV. Witajcie bardzo serdecznie. Moi drodzy, dzisiaj poznaliśmy pierwszego półfinalistę Energa Basket Ligi. Po trzech wygranych zespołem Arget BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski w półfinale melduje się mistrz Polski Anwil Włocławek. Podopieczni trenera Igora Milicicia dzisiaj wygrali 105-98 w Ostrowie Wielkopolskim. Tym samym wygrali rywalizację z ekipą trenera Wojciecha Kamińskiego 3-0 i są już w najlepszej czwórce mistrzostw Polski koszykarzy. Wielkie brawa, gratulacje. Mecze w tej serii były zacięte, emocjonujące, stojące na wysokim poziomie. Dużo było w grze Anwilu strategii, taktyki, czyli to, co trener Milicic potrafi zrobić bardzo dobrze. Mówiąc wprost, przechytrzył trenera Wojciecha Kamińskiego, który z kolei moim zdaniem został największym przegranym tegorocznych zmagań. Wielka piątka, kluby najbogatsze, najmocniejsze kadrowo, czyli Ostrów, Włocławek, Toruń, Zielonogóra oraz Gdynia. Ktoś z tej piątki, to było jasne, nie awansuje do półfinału. Przynajmniej jedna drużyna, bo kto wie jak będzie dalej, z innymi ekipami, które nadal walczą. Odpadł zespół z Ostrowa. Mimo sporych wkładów finansowych zakontraktowanego Kaspera Uera nie dał rady mistrzom Polski. W drugim meczu charakter pokazała Legia Warszawa, która pokonała Arkę Gdynia, czyli najlepszy zespół rundy zasadniczej 97-91 i szanowni państwo, w ćwierćfinałach przegrywa 1-2 Legia z Arką. Tam jeszcze się może sporo zdarzyć. Jutro ćwierćfinały MKS Dąbrowa Górnicza z Telmet Enea BC Zielona Góra 17:45. W tej parze jest 1-1. O 20:00 King Szczecin Polski Cukier Toruń 0-2. Teraz i w jednym, i w drugim meczu może się naprawdę sporo zdarzyć. Wielka niewiadoma, jedno i drugie spotkanie. King potrafi napsuć krwi innym zespołom, gra twardy basket. Łokcie chodzą w pozytywnym tego słowa znaczeniu, bo to jest wszystko w ramach gry fair, ale chodzą naprawdę, tam kości trzeszczą. Kto wygra, zobaczymy jutro. Także tak już wielokrotnie mówiłem, w tym roku liga jest naprawdę bardzo ciekawa, zacięta na niezłym poziomie. Także jutro te dwa ćwierćfinały, o których mówiłem, w Dąbrowie Górniczej oraz w Szczecinie. Natomiast powróćmy jeszcze do meczu z Ostrowa Wielkopolskiego. Naprawdę bardzo dobre spotkanie weteranów zespołu Anwilu Włocławek. I to nie tylko w tym meczu, ale na przestrzeni całego sezonu, no, który dla Michała Gdańskiego trwa zaledwie kilka tygodni, bo właśnie kilka tygodni temu dołączył do zespołu z Włocławka. Nie grał w profesjonalny basket 3 lata Michał, ma 39 lat, ale naprawdę pokazuje wspaniały basket. Wielu dziwiło się, dlaczego Anwil kontaktuje zawodnika w takim wieku, który tak długo nie grał na poważnie w koszykówkę. Niektórzy się pukali w głowę, niektórzy mówili, że jest jakieś uzupełnienie, zawodnik nasty w rotacji. Okazało się, że jest zupełnie inaczej. Michał jest znakomicie przygotowany do meczów o stawkę. Nie boi się wziąć ciężaru gry na swoje barki. W dzisiejszym meczu nawet zatankował, także igła nadal wysoko skacze, nadal wysokie loty ma ten doświadczony zawodnik. Drugim weteranem w zespole Igora Milicicia jest
Szymek Szewczyk, 37 lat, pokazuje także kawał dobrego basketu. Też wielu go przekreślało, a Szymek jednak potrafi na tym parkiecie zrobić dużo i bardzo, bardzo jest ważnym ogniwem Anwilu. Szewczyk, 37 lat, Igdelski, 39. Ich znaczenie jeszcze wzrosło po kontuzji Josipa Sobina, czyli podstawowego centra Anwil Włocławek. Weterani grają naprawdę znakomity basket, a przypomnijmy, że w naszej lidze jest kilku trenerów, którzy są młodsi niż Ignerski, młodsi niż Szewczyk. Duże brawa, świetnie przygotowani są, głównie fizycznie, no bo jeśli chodzi o aspekty techniczne, no to wiadomo, że obaj panowie wiedzą, na czym polega koszykówka i nagle nie zapomnieli, jak grać. Natomiast w tym wieku, na tym poziomie grać i grać tak jak oni, duże, duże brawa. Sporo się dzieje. Słuchajcie, trzeba też oddać, że to jest banał, ale świetnych kibiców ma Anwil Włocławek. Prawdą jest też, o której się głośno nie mówi, ale to jest absolutnie rzecz kluczowa i jak najbardziej prawdziwa, że kibiców takich, jakich ma Anwil Włocławek, naprawdę zazdroszczę inne kluby. Hala Mistrzów na meczach we Włocławku jest... Hala Mistrzów we Włocławku, czyli na meczach u siebie, Anwil ma doping niemal całej hali. Tam nie ma zbyt wiele pustych krzesełek. Na wyjazdy kibice jeżdżą, dopingują głośno zdecydowanie. Zawodnicy to bardzo doceniają. Komentatorzy, eksperci też to widzą, kibice też to widzą. Wielka sprawa, naprawdę brawo, brawo, brawo. Zresztą pogadajcie z zawodnikami Arki Gdynia, jak to u nich jest na co dzień. I kilku innych klubów to wam powiedzą. Także naprawdę duże, duże brawa. Także nie zabrakło sporej grupy kibiców Anwilu w Ostrowie. To próbka ich niemałych możliwości. Posłuchajcie sami. Chce się grać, prawda? Dla takich kibiców. O to w tym wszystkim chodzi. O to w tym wszystkim chodzi. Jeszcze słówko, bo piszecie do mnie od wielu, wielu lat, że różnie bywało na meczach w Włocławku. Ja byłem kilkadziesiąt razy, nigdy nic złego mi się nie stało. Weźcie też pod uwagę, że hala sportowa to generalnie nie teatr, nie opera. Tam jest dużo emocji, dużo wrzasków, krzyków. Zachowania niekulturalne, chamskie zdarzają się wszędzie. To są incydentalne sprawy, których bym nie łączył z kibicami li tylko Anwilu Włocławek. To tyle ode mnie. Też zabrał głos w social media Iwan Almeida, kabuwerdeńczyk z Anwilu Włocławek, bardzo zadowolony, że jako pierwszy zespół w Polsce Anwil Włocławek zameldował się właśnie w tej najlepszej czwórce, jeśli chodzi o koszykówkę męską. I tam też pozwolił sobie na komentarz, że odniesienie się do tego, że niektórzy dziennikarze piszą, i tu padło słowo, mówiąc wprost, cytując, gówno. Iwan jest znany z ciętego języka i na parkiecie, i za halą sportową. Niektórych to mierzi, nie podoba się, inni wręcz ubóstwiają takie zachowanie. Ja twierdzę, że kolorytu w tej lidze nie brakuje i to też ma być show. To też ma być show. Mamy raczyć się i sportem, a także widowiskiem, które, to znaczy czymś więcej niż sam sport. Tam musi być więcej emocji. Cała otoczka, poprzedni filmik, bitwa, mała wojenka,
Kasper Wehr, Iwan Almeida. Takie rzeczy też budują zainteresowanie kibiców. Wyraziste osoby, wyraziści koszykarze, trenerzy, działacze są bardzo potrzebni lidze. Ja sobie życzę, żeby było ich jak najwięcej. Także raz jeszcze mistrzu Polski, Amir Włocławek, gratulacje za ten awans do półfinału w dobrym, bardzo dobrym stylu. Arget, sorry. Nie wyszło, może w przyszłym roku. Tam się dużo już na gorąco mówiło po meczu o zmianach, przemblowaniach. Na to jest za wcześnie, ale tajemnicą Polszonela jest, że trener Wojciech Kamiński z Ostrowem się zapewne pożegna. Tak to wygląda. I nawet ten sukces w Pucharze Polski no nie pomoże Kamykowi w tym, aby nadal prowadzić zespół Arget BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski. Z tego co ja się orientuję. Nie zmienia to faktu, że jak to nazwałem Kamińskiego największym przegranym tego sezonu, to cały czas pamiętajmy, że na jednym sezonie świat się nie kończy i ten trener jest jednym z najlepszych polskich trenerów. W linku poniżej przypominam filmik, właśnie materiał na temat najlepszych polskich trenerów koszykówka męska. Tam Kamiński jest w jednej z głównych ról, także pamiętajmy o tym. Natomiast fakty są takie, że w tym sezonie no, osiągnięć wielkich brak, bo jednak Puchar Polski Pucharem Polski, ale najważniejszą kwestią jest kwestia ligi i wyniku właśnie w lidze. Złośliwości nie brakowało, pojawiały się wpisy, że Ostrów przegrał i zwolnił salę na matury. No to jest odniesienie oczywiście do warunków, jakie panują w Ostrowie. Póki co hala szkolna, która gości najlepsze kluby w Polsce. Miejmy nadzieję, że to się szybko skończy. Będzie hala z prawdziwego zdarzenia, do której nikt nie będzie się musiał wstydzić i tych śmieszków z hali, sali nie będzie. Amir Włocławek pierwszym półfinalistą Energa Basket Ligi. W ćwierćfinałach pozostałych Legia Warszawa, Arka Gdynia 1-2, King Szczecin, Polski Cukier Toruń 0-2 oraz MKS Dąbrowa Górnicza, Stelmet NA, BC Zielona Góra 1-1. Także emocji na pewno nie zabraknie, a wy moi drodzy kibicujcie, żyjcie tą koszykówką, naszą rodzimą koszykówką, która jest na niezłym poziomie, emocje z co niemiara. Naprawdę fantastyczne widowiska były dzisiaj. Zapewne jutro będą podobne emocje w starciach zespołów i w Szczecinie, i w Dąbrowie Górniczej. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Proszę o subskrypcję, komentarze. Widzimy się w następnym odcinku magazynu Do Kosza, tylko na kanale Dudek TV. Piotr Dudek, kłaniam się nisko. Pozdrawiam.